Szanowni Państwo, witam. Witam serdecznie. Live, kolejny live z tej strony Maciej Jeziorek, Fujifilm Polska. Mam przyjemność w sumie ogłosić, że robi nam się mała seria. Seria rozmów z twórcami, którzy tak się fantastycznie składa, że są ambasadorami Fuji. Ostatnim razem był Rafał Milach. Dzisiaj mamy przyjemność, w sumie ja mam przyjemność porozmawiać, Państwo będą mogli tego posłuchać, też zadawać pytania. Ja mam przyjemność porozmawiać z Tomaszem Lazarem i jakoś nie wiem, no, osobiście strasznie się cieszę, bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że można czegoś się ciekawego dowiedzieć w czasach koronawirusowych, o których tu też za chwileczkę porozmawiamy. Możemy się nadal spotykać dzięki sieci, dzięki temu, że Fujifilm Polska wymyśliło ten fajny, no nie bójmy się nazwać tego, cykl. Tomku, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Maćku za bardzo ciepłe przywitanie. Również mi bardzo miło z Tobą rozmawiać. No, wydaje mi się, że to będzie ciekawy czas na dyskusję, tym bardziej, że część osób coś robi, część osób jakby szuka odpowiedzi na pewne pytania, więc takie spotkania jak najbardziej mają miejsce właśnie w czasach, kiedy no czasami ręce ma się zawiązane. Nie? Jest tak troszeczkę, że rzeczywiście te czasy koronalne trochę nas przytrzymały w domach, trochę być może dzięki temu mamy czas na refleksję, ja na pewno, możemy porozmawiać, zastanowić się nad tym, co robimy, nad tym, co robią fajni ludzie, którzy są zdolni i nadal działają. I to jest pytanie do Ciebie, bo wiem, że pracujesz, tak jak niektórzy koledzy i koleżanki w polu podczas tej no, pandemii. Jak ci mija czas też zawodowo właśnie teraz, kiedy wirus grasuje, a fotografowie fotografują? No powiem tak, że czas mija bardzo intensywnie, ponieważ praktycznie od połowy marca realizuję projekt związany z COVID-em. To jest ogólnie taka ciekawa historia, ponieważ ja 13 marca miałem wylecieć do Nepalu realizować swój projekt, ale w dzień wylotu Nepal zamknął granicę, więc zostałem w Polsce i patrząc jakby na sytuację, która się rozwija, w przeciągu no, tygodnia jakby podjąłem decyzję, że jest to na tyle ważne wydarzenie, które należy udokumentować, pokazać jakby różne oblicza COVID-u i tego przede wszystkim to, jak zmienia nasze życie. Ponieważ to życie już się zmienia, a zmieni się jeszcze bardziej, patrząc na to, co się dzieje. No i to jest bardzo ciekawe, tak? Jak my się zaadoptujemy, czyli to jest jakby no, taka historyczna rzecz, jeżeli możemy to tak nazwać. To jest takie klasyczne podejście dokumentalno-reporterskie. Ważne wydarzenie, ważny proces, a ty wtedy łapiesz za aparat i idziesz w pole. To jest taka troszeczkę wojenna sytuacja. Dobrze się czujesz w takiej budowaniu takiej narracji właśnie reporterskiej, reagującej na świat? No powiem tak, że nie jest to łatwe, w sensie robiąc coś takiego musimy liczyć się z ryzykiem, jakiego podejmujemy, tak? Ponieważ ja fotografowałem na samym początku, fotografowałem kiedy jakby został wprowadzony tak zwany lockdown i fotografuję cały czas dalej. Byłem w miejscach, które no możemy powiedzieć wprost, można było spotkać się z COVID-em namacalnie, czyli był to między innymi szpital zakaźny MSWiA, więc trzeba się liczyć z konsekwencjami, ale też wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby pokazać, bo jakby cały mój projekt dotyczy życia codziennego, jak to życie codzienne się zmienia i to życie codzienne zmienia się na wielu płaszczyznach, patrząc na relacje rodzin, relacje przyjaciół, praca, to co widzimy na ulicach, jak ulice opustoszały, jak różnego rodzaju miejsca, w których normalnie ludzie przebywali, wyludniły się.
I również takie miejsca właśnie, takie miejsce jak szpital, gdzie lekarze na co dzień pracują i zmagają się. I wydaje mi się, że jeżeli odnośnie do Twojego drugiego pytania, to czuję się z tym o tyle dobrze, że uważam, że jest to coś wartościowego, coś, co należy zapisać i potem należy to pokazać, tak? Że, bo wydaje mi się, że za jakieś powiedzmy 50 lat może być tak, że wielu osobom ciężko będzie sobie wyobrazić, że coś takiego miało miejsce, że ludzie nie wychodzą. Myślisz o kosztach takich, wiesz, osobowych, no bo wchodzenie w sytuację jednak zagrożenia zarażeniem, czy w ogóle no jest pewnym kalkulowaniem ryzyka, czy to w ogóle siedzi w głowie? Zawsze. W sensie pamiętam kiedyś, jak słuchałem rozmowy z jednym ze znanym skoczkiem narciarskim i spytała się go dziennikarka, czy no już wygrał tyle konkursów i czy nie boi się skakać. On powiedział, że tylko głupi nie boi się skakać, że każdy, nawet najbardziej doświadczony, musi wkalkulować to ryzyko. I to ryzyko jest. Ja z jednym z lekarzy na oddziale kardiochirurgii miałem no, taką dłuższą rozmowę, właśnie jakby pytania z jego strony były, czy ja jestem świadom ryzyka tego, gdzie wchodzę i jakby co chcę pokazać. Ja powiedziałem, że jak najbardziej tak. Tym bardziej, że zdawałem sobie sprawę, że no, te rzeczy, powiedzmy, nie tyle nie mogą się powtórzyć, ale to, co się wydarzyło i jak wiele osób, praktycznie my wszyscy nie byliśmy na to przygotowani, tak? Bo na początku, kiedy ta epidemia wybuchła w Chinach, to wszyscy uważali, że to zostanie w Chinach, i nagle, kiedy rozprzestrzeniło to się na cały świat, no to ludzie zobaczyli, że no wygląda to zupełnie troszkę inaczej, tak? To jest pytanie, wiesz, zresztą to wyszło też w rozmowie z Rafałem o taką bazę, która gdzieś wśród fotografów jest, tą bazę, która wynika też bardzo często z edukacji, z tego, jak zaczynali w gazetach czy w agencjach, to troszeczkę taką bazę bycia reporterem, bycia osobą, która reaguje, bycia trochę public eye. Jedziesz tam, gdzie inni nie mogą, gdzie nie czują potrzeby, żeby się znaleźć. To jest znowu takie podwójne pytanie. Najpierw pytanie o to, czy nadal, czy myślisz, że to bycie public eye, bycie dokumentalistą jest warte podejmowania tych ryzyk? A drugie pytanie to skąd w ogóle pomysł, żeby być reporterem, jeżeli był kiedyś taki i jak to się zaczęło? Odpowiadając na pierwsze pytanie, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby być public eye. Natomiast jakby trzeba tutaj rozdzielić dwie rzeczy. Czy robisz coś po to, żeby pokazać to i jest to temat wart uwagi po to, żeby ludzie mogli to zobaczyć, czy tak naprawdę robisz to tylko z własnej, no nie powiedziałbym próżności, ale tak, żeby po prostu że chcesz siebie dowartościować. I to jest też ważne w przypadku właśnie pracy reportera, żeby przewartościować, bo jeżeli podchodzisz właśnie na spokojnie do tego i chcesz to pokazać ludziom, to przede wszystkim kierujesz, bo fotograf czy reporter powinien być pewnego rodzaju cieniem, cieniem, który śledzi właśnie to życie codzienne, tak, jeżeli rozmawiamy tutaj o COVID-zie, o tym, co się dzieje i potem pokazuje to ludziom, którzy nie mieli tej możliwości, tak, w tym czasie właśnie byli zamknięci w domu i nie widzieli, jak to życie codzienne się zmienia. I nawet jeżeli teraz jakby te obostrzenia coraz bardziej się zmniejszają, no to i tak wydaje mi się, że są rzeczy, których no nie każdy z nas zobaczy, tak, no bo część ludzi idzie do pracy, ktoś inny czymś, jakimiś innymi tematami się zajmuje, więc jest to bardzo ważne, chociaż widzimy, że jakby temat fotoreportera, dokumentalisty jest jakby w procesie zmiany. Zmiany takiej, patrząc, jak zmienia się postrzeganie, jak ewoluują konkursy fotograficzne. To bardzo fajnie powiedział na przykład Christian Kajul, założyciel agencji WU, że kiedyś referencją do fotografii analogowej było malarstwo.
Obecnie dla fotografii cyfrowej odnośnikiem jest fotografia analogowa i możemy patrzeć po prostu, jak ta fotografia się zmienia i w jakim kierunku to pójdzie. I mówię tutaj właśnie też o reportażu czy dokumencie. Świetnym przykładem jest na przykład Michael Wolff, już nieżyjący fotograf, artysta, który w świetny sposób wykorzystywał medium szeroko pojętej fotografii do dokumentowania i opowiadania historii. To jak zrobił materiał na przykład z Google Street View, za który dostał nagrodę na World Press Photo. Świetny przykład właśnie wykorzystania medium, które się rozwija i wcale nie musimy wychodzić z domu, tak? Czyli można zrobić materiał o COVID-zie, nie wychodząc z domu. Natomiast jak moja przygoda się zaczęła? No, Ale wiesz zaczęła co, się... przepraszam, Tak. zanim jeszcze ta przygoda, to mi teraz przyszło tak do głowy, żeby jeszcze podpytać o jedną rzecz, bo to, co mówisz i to, jak wspominasz, zresztą wielu twórców, którzy w fantastyczny sposób realizowali swoje zamysły dokumentalne, artystyczne. Ale teraz pytanie jest też o tę drugą stronę, czy nadal wierzysz w odbiorcę, czy nadal wierzysz w prasę, czy nadal wierzysz w kanały, dzięki którym takie historie mogą być rozsyłane do ludzi, bo mam wrażenie, że to, tu jest chyba w tym momencie też. Też pewne, może nie problem, ale pewne wyzwanie takie świata mediów w ogóle. No, wydaje mi się, że prasa przeżywa zmianę, tak? W 2016 roku, jak byłem na warsztatach Jobs World Masterclass, mieliśmy dużo dyskusji z mentorami, którzy nam towarzyszyli, jak również powiedzmy z Larsem Boeringiem, który jest obecnie dyrektorem World Press Photo, że to też jest jakby w dużej zmianie, bo Emi Pereira, która była dyrektorką MCNBC, ona między innymi z Mattem Blackiem zorganizowała ten projekt podróży przez Amerykę. No, rewelacyjny projekt, który polecam wszystkim, żeby obejrzeli. No to tam jakby ona już wspominała, że widząc po ratingach, wszystko przenosi się na Facebooka, ale tak naprawdę jeszcze bardziej na Instagram. Więc gazetom obecnie nie jest łatwo, tym bardziej jeszcze czas COVID-u, gdzie ludzie zaprzestali kupowania jakby mediów drukowanych, tylko wszystko przeniosło się do internetu. No, na pewno jesteśmy w takim czasie zmian i zobaczymy, które z tych mediów będą właściwe, chociaż wydaje mi się, że każde z nich znajdzie zastosowanie, bo to tak jak kiedy jeszcze niedawno rozmawialiśmy, że fotografia analogowa umrze, tak? Że fotografia analogowa przestanie istnieć, bo jest fotografia cyfrowa. A fotografia analogowa ma się całkiem nieźle. Więc to nie jest tak, że coś zaniknie, tylko te kanały powodują, że otwiera nam się sposób patrzenia. Mamy na przykład teraz w czasach COVID-u możemy internetową wystawę zorganizować. Widzowie wcale nie muszą iść do miejsca, żeby obejrzeć zdjęcia. Możemy pod to nagrać wypowiedzi artysty czy podpisy. Więc z tą technologią to jest zawsze tak, że możemy ją w bardzo dobry sposób wykorzystać i ona nas, fotografów, może wspierać. Jeżeli chodzi o media, to bardzo dobry kiedyś przykład dał magazyn Liberation, jeżeli dobrze pamiętam, który opublikował, no, chapeau bas dla dyrektora, który w ogóle cały magazyn opublikował bez zdjęć, pokazując ludziom, jaką wagę mają zdjęcia w opowiadaniu historii. Bo każdy z nas posiada wyobraźnię, jeden mniejszą, drugi większą, natomiast te zdjęcia jakby nakreślają kontekst ludziom i to jest bardzo ważne przy opowiadaniu historii, przy tworzeniu właśnie spójnego odbioru. I sądzę, że jakby COVID też na pewno spowoduje dynamikę zmiany tego, w jaki sposób będziemy oglądać materiały, czy czytać je. To w jaki sposób właśnie odbywają się spotkania, że teraz rozmawiamy na Zoomie, tak? Tak. A kiedyś to by było w ogóle niemożliwe, więc ta technika naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości i ja uważam, że to może być bardzo ciekawe, jak to będzie się zmieniało w przestrzeni najbliższego pół roku.
To jest, wiesz, oczywiście to są niezwykłe historie związane z tymi wyzwaniami. Myślę, że nawet nie jest kwestią to, że nie byłyby takie rzeczy możliwe, bo technologicznie mogliśmy prowadzić tego typu spotkania jakiś czas temu już, ale teraz w jakiś sposób musimy je prowadzić i ciekawe, czy one w ogóle pozostaną też w tej formie. Ale jeszcze wracając, tu muszę powrócić do pytania, które ci zadałem. Jeżeli, no bo odeszliśmy troszeczkę w nowe media, w nową rzeczywistość, teraz powróćmy do początku, bo chciałem też, żeby słuchający nas trochę cię poznali. Skąd ci wzięła się chęć bycia osobą dokumentującą wizualnie rzeczywistość? Jakie były twoje początki? Bo to jest ciekawe. Dzisiaj w ogóle, bo o tym nie wspomniałem na samym początku, to teraz dwa zdania wprowadzenia dodatkowego, że chcielibyśmy porozmawiać o formach prezentowania własnej twórczości i wokół tego się skupimy. Natomiast no, też chcę, żeby oglądający nas mieli okazję, żebyś mógł się sam zaprezentować, bo może cię nie znają. Jak Tomasz Lazar zaczął być Tomaszem Lazarem fotografem? W którym momencie? To było w trakcie, jak studiowałem, ponieważ ja z wykształcenia jestem informatykiem. W trakcie studiowania informatyki jakby zainteresowała mnie fotografia. I od takich jakby podstawowych zdjęć, no bo każdy z nas przechodzi tą szkołę, zacząłem zauważać, że bardzo interesuje mnie opowiadanie historii. Opowiadanie historii o człowieku, o przestrzeniach związanych z człowiekiem, bo jeszcze zanim zdawałem na informatykę, zdawałem również na filozofię, więc filozofia, psychologia to były tematy, które były mi bliskie, więc właśnie poznanie człowieka i opowiedzenie jego historii zawsze były mi jakoś bardzo bliskie, tak? I fotografia była, czy stała się takim właśnie dla mnie łącznikiem, że mogę rozmawiać z ludźmi, mogę słuchać ich historii. I mogę robić jakby zdjęcia, które będą opowiadały te historie razem potem jakby potem spisując czy podpisując te zdjęcia. Więc zaczęło się od takich prostych tematów, ponieważ każdy z nas chyba robił takie tematy właśnie jak Dom Dziecka, Targ Koński, czy jakieś takie Młodzi materiały. bokserzy byli. Młodych bokserów nie było niestety, to akurat nie. Natomiast no, takim moim pierwszym materiałem długoterminowym to była linia brzegowa, gdzie przez bodajże 4 lata jakby dokumentowałem życie codzienne na wybrzeżu. Konkretnie to było województwo zachodniopomorskie, ponieważ pochodzę ze Szczecina. I na początku jakby skupiłem się na opowiadaniu historii o tym, jak ludzie spędzają czas na plaży, jak to wygląda. I ten temat zaczął ewoluować, ponieważ zauważyłem, że częścią tej plaży są tak też również rodziny rybackie, które rano czy w nocy wypływają, wracają, pracują, krajobrazy, więc ten materiał naprawdę zaczął ewoluować. No i powstał z tego taki esej, można powiedzieć, o tym życiu codziennym, jak ono wygląda. No i potem kolejne materiały powstawały, zacząłem tworzyć taki projekt, który się nazywa Teatrem Życia. Teatr Życia realizowałem przez ponad 8 lat. To jest taki projekt, powiedziałbym, bardziej autorski, właśnie o przemyśleniach, jak świat się zmienia i jak ja postrzegam te zmiany. Ale o tym może jeszcze później, bo o teatrze będziemy rozmawiać, Tak, więc. dokładnie. Wrócimy do teatru, bo to jest materiał, na którym chcielibyśmy pokazać Państwu też część pracy Tomka, pracy edycyjnej i do tego jeszcze wrócimy. Wiesz, ja chcę jeszcze wyciągnąć od Ciebie, jeżeli chodzi o Twoje początki i zresztą też pod koniec w pytaniach też do tego wrócę. Poniekąd, bo mam wrażenie, że dla wielu oglądających, zwłaszcza amatorów, zwłaszcza osób, które rozpoczynają przygodę z fotografią dokumentalną, reporterską, czy w ogóle ze streetową fotografią, ważne jest to, żeby wiedzieć, gdzie w mądry sposób można
się rozwijać, w jaki sposób szukać inspiracji, gdzie się tego uczyć. Oczywiście zapraszamy na stronę, na nasze rozmowy, ale jeszcze na pewno gdzieś przeszedłeś jakąś edukację własną, bardziej sformalizowaną. Powiedz kilka słów o ścieżce edukacyjnej. Moja ścieżka edukacyjna, jeśli chodzi o fotografię, to mógłbym powiedzieć, były głównie warsztaty fotograficzne. Przez 2 lata chodziłem do takiego studium założonego przez dr Izabelę Jaroszewską, Europejską Akademię Fotografii. Jakby to były dwie główne formy, które wpływały na mój rozwój fotograficzny. Byłem również przez rok na Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie. Natomiast dla mnie jakby najważniejszym motorem rozwojowym było robienie projektów. Jakoś tak podchodzę, że najbardziej rozwijało mnie doświadczenie takie wrzucenia po prostu w coś czynnego, co ja robię, czyli realizowanie projektu i na bazie tego projektu wyciąganie wniosków. Jakby tutaj też właśnie na warsztatach była rozmowa o edycji. Wspomnę potem w trakcie tej rozmowy o edycji właśnie o warsztatach Ediego Adamsa, które są organizowane w Stanach Zjednoczonych, które dużo wniosły, ponieważ edycji możemy się uczyć naprawdę na różnych polach, nie tylko fotografii, bo edycja fotograficzna osobiście uważam, to jest jedna z najważniejszych rzeczy dla fotografa, bo możemy robić świetne zdjęcia, natomiast jeżeli nie umiemy ich połączyć w historię lub w jakiś spójny obraz, który się tworzy, no to będziemy w ten sposób postrzegani, w ten sposób nas potem postrzegają edytorzy. To też zapewne będziemy dyskutować sobie, Maćku, na ten temat, ale za granicą to, co pokazujecie edytorowi, tak edytor was potem postrzega. Jeżeli pokażecie słabe zdjęcia lub słabo wyedytowany materiał, on tak was zrozumie, że jesteście jeszcze fotografem, który się rozwija i to nie jest jeszcze wasz moment, żeby na przykład zacząć współpracować z tą gazetą czy z tą osobą, więc... Wejdę w słowo, mówisz o edytowaniu, mówisz o pracy redaktorskiej tak naprawdę, jeżeli chodzi... Aha, bo cały czas taka mała wstawka, bo wiem, że w języku polskim edytowanie to też edytowanie graficzne w programach edycyjnych, więc my bardziej mówimy w tym momencie o edytowaniu w sensie redagowania materiałów, wyboru zdjęć, ale tutaj jeszcze wrócę do warsztatów. To edytowanie, ta nauka edycji, wyboru nauka była konsultowana z ludźmi. Wolisz sam wybierać, czy wolisz konsultować to z kimś, pracować wspólnie z jakąś osobą, która jest w stanie być może dać jakiś szerszy ogląd albo zobiektywizować, albo dać węższy ogląd, bo wiem, że są różne szkoły pracy. Powiem tak, bo najpierw może wyjdę od warsztatów, w których brałem udział, bo byłem na przykład, jak zaczynałem swoją przygodę na warsztatach z Tomkiem Tomaszewskim, który uczy takiej klasycznej edycji właśnie magazynowej, jeżeli możemy to nazwać, ale też byłem na warsztatach z Michaelem Ackermanem, czy z innymi fotografami takim w stylu Michaela Ackermana. To jest zupełnie inny sposób edycji. Tu mówimy o jakby dziennikach czy esejach, i to nie bazuje na takiej samej jakby formie układania zdjęć, tak jak w klasycznych materiałach dokumentalnych czy reporterskich. Nieliniowa historia. Dokładnie, raczej. Nieliniowa. Tak naprawdę możemy edytować za pomocą formy, treści, zachować spójność czasu lub ten czas tak naprawdę rozwarstwić na kilka różnych grup. No, te różne warsztaty dały mi tą możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy, natomiast nawet teraz, jak edytuję materiały, to konsultuję je czy ze znajomymi fotografami, czy ludźmi z branży, ponieważ uważam, że warto. Nawet osoba, która nie zajmuje się fotografią, może nam dać czasami jakąś jedną drobną uwagę, która zmieni nasz sposób postrzegania i ten materiał, który tworzymy, bardzo zyska, tak? Przez to jedno drobne zwrócenie uwagi, jakieś proste pytanie. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć, ale właśnie ta drobna uwaga
spowoduje, że ten materiał z takiego poziomu wejdzie na ten poziom. Więc to jest tak, że zawsze, nawet jeżeli te materiały tworzę, to dobrze jest się poradzić kogoś innego, bo jakby już wchodząc w temat edycji, problemem jest to, że my jesteśmy bardzo emocjonalnie związani z naszymi materiałami. Oczywiście wiadomo, że im ktoś ma więcej doświadczenia, jakby tym to powiązanie jest mniejsze, ale i tak jest. I dobrze, żeby ktoś miał taki świeży pogląd na to, że na przykład powie nam, no to zdjęcie jest fajne, ale tak naprawdę nic więcej nam nie mówi. Mówisz o takim klasycznym przykładzie, kiedy fotograf jest chociażby związany ze zdjęciem, konkretnym zdjęciem, które zajęło mu bardzo dużo czasu podczas realizacji i dużo wysiłku i tego czasami nie widać, czyli warto konsultować to, nie? Tak, jak najbardziej, bo no, podając taki trochę banalny przykład, ale powiedzmy, że ktoś czekał na dane zdjęcie 2 czy 3 godziny, było piękne światło, zobacz, ptaszki śpiewały, jakaś para zakochana przechodziła, tak? No i te wszystkie... Jeleni krasnal jeszcze. Jeleni krasnal, tak. No i po prostu te wszystkie jakby wątki stworzyły w naszej głowie taką piękną opowieść. I nagle podchodzimy do edytora i edytor... No dobra, ale co jest na tym zdjęciu? On z nami zaczyna rozmawiać jak taki chirurg, który już ma kolejnego pacjenta na stole i jego zadaniem jest poprawić jego stan zdrowia, czyli go zoperować, ale nie roztkliwiać się nad tym, jak ten pacjent wygląda, więc jak będziemy rozmawiać o teatrze, właśnie na Edim Adamsie miałem taką bardzo fajną rozmowę, w sensie słyszałem wcześniej edycję jednego z edytorów i to jest dość zabawna historia. Natomiast dużo pokazuje, w jaki sposób właśnie edytorzy patrzą, w jaki sposób inaczej postrzegają, bo może zaznaczę, to wydaje mi się jest bardzo ważne, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, ponieważ głównie tam jeździłem jakby, jeśli chodzi o współpracę czy też warsztaty i rozmowy z różnymi edytorami, no to w Stanach Zjednoczonych są normalnie studia edytorskie, które trwają 5 lat. I ci ludzie przez 5 lat zajmują się układaniem zdjęć. Czy to są zdjęcia na stronę internetową, do gazety, do portfolio, czy gdziekolwiek, oni układają różne zdjęcia. I to mnie zaskoczyło, kiedy byłem na przykład na warsztatach też Ediego Adamsa, poznałem tam, no, można powiedzieć, wybitnego edytora, Jamie'ego Wilforda, który obecnie pracuje w National Geographic. Kiedyś był szefem Newsweeka i on bardzo wiele nagród dostał właśnie za materiały, które tworzył tam. W jaki sposób on zaczął patrzeć na moje zdjęcia, jak historie potrafią się przenikać, jak tworzą się takie powidoki między zdjęciami. No, to są wszystkie właśnie takie tajniki edycji, które ci ludzie zyskują, szkoląc się przez te 3 czy 5 lat. I potem, kiedy idziemy do takiego edytora, naprawdę widzimy, że jego wiedza jest ogromna, jeśli chodzi o sposób postrzegania i zaczyna widzieć schematy, których my nie widzieliśmy i otwiera naszą głowę w ten sposób. Co jest początkiem edycji? Wiesz, bo jakby kontynuując ten temat, zmierzamy w kierunku teatru życia, o którym wspominasz. Co jest początkiem edycji? Czy zastanawiasz się po pierwsze nad jakimś bliżej nieokreślonym końcem materiału, końcem, czy myślisz o formach, w jakich będzie on przedstawiony? Czy ważne jest, żeby na początku zakładać komu i gdzie będzie to pokazywane? Znaczy, co leży u podstaw w ogóle edytowania, jak już masz do czynienia z materiałem, który chcesz przeredagować? Wydaje mi się, że to jest temat, powiedziałbym, nawet bardzo złożony, ponieważ ja uważam, że edycję zaczynamy w momencie, kiedy już zaczynamy robić projekt. Pierwsze kroki edycji to jest podjęcie między innymi, jakim aparatem będziemy robić, w jakiej formie, czy to kolor, czy czarno-biel i wszystkiego rodzaju zabiegi stylistyczne, które będą brały udział przy tworzeniu tego projektu, to już jest wstępna edycja, bo możemy iść i zacząć robić materiał, tylko potem się nagle okaże, że mamy 300 zdjęć i z tych 300 zdjęć nie tworzy się żadna spójna historia. Bardzo dobrze jest dla takich osób zaczynających swoją przygodę, żeby notowały sobie wszystko.
Ja do tej pory sobie notuję, czy na telefonie, czy w swoim notatniku pewne informacje czy przemyślenia, żeby się przygotować do tego projektu, żebyście zapisali sobie, co chcecie opowiedzieć, w jaki sposób, bo naprawdę idąc po prostu na zdjęcia, można się pogubić. To też jest doświadczenie, tylko wydaje mi się, że lepiej się przygotować i wtedy jakby nie ma takiej bolączki, jakbym to nazwał, że. Czyli wchodząc w słowo, raczej jesteś osobą planującą materiał bardziej niż mniej. Powiesz, bo ja sam wiem, że są powiedzmy dwie szkoły i jeszcze mieszane odmiany, ale dwie szkoły, osoby, które raczej się przygotowują i więcej planują, i są osoby, które bardziej chcą reagować na otoczenie, na rzeczywistość, na ten wycinek życia, w które wchodzą z aparatem, czy z kamerą, czy z mikrofonem, czy z piórem. Jesteś bardziej osobą planującą, czy idziesz na żywioł, czy gdzieś pomiędzy? Ja bym powiedział, że jestem pomiędzy. W sensie byłem osobą, która szła na żywioł. Takie były moje początki. Natomiast uważam, że ważny jest ten bilans między formą i treścią. To jest tak, jakby mamy obraz i forma to jest ta rama i to, co w nią wkładamy. Więc zawsze może być tak, że nawet jeżeli zaplanujemy sobie, powiedzmy, prawie wszystko, to i tak jest ten procent rzeczy, które może nas zaskoczyć. Zawsze nas może coś zaskoczyć. I jakby na to musimy być przygotowani. Taki no, ciekawy przykład, jak robiłem zdjęcie, za które dostałem WordPress Photo. Przez 3 tygodnie udawałem się do parku Cukottiego, gdzie tam jakby ci protestanci okupowali to miejsce. Jednego dnia dowiedziałem się, że będzie jakiś duży protest na Harlemie, i tam pojechałem. I nagle sytuacja bardzo dynamicznie zaczęła się zmieniać, kiedy policjanci zaczęli zamykać protestujących w barierkach, dodatkowo odgrodzili reporterów. I jakby tutaj trzeba podjąć decyzję, bo to jest zupełnie coś innego, coś nieplanowanego, co się wydarza, tak? I albo wejdziemy w tą sytuację i zaczniemy robić zdjęcia, albo możemy nie mieć zdjęcia, które będzie dla nas bardzo wartościowe. I tak samo planując, powiedzmy, materiał o koronie, są pewne elementy czy schematy, które sobie nakreśliłem, żeby ten materiał był spójny, ale zachowuję sobie tą rezerwę, wiedząc, że są pewne rzeczy, które mogą się wydarzyć i mogą mnie zaskoczyć. I z doświadczenia wiem, że te rzeczy, które nas zaskakują, są rzeczami pięknymi. Na początku nas wyrywają z naszej strefy komfortu, no ale to, co nas najbardziej rozwija, to jest właśnie to, co nas z tej strefy komfortu wyciąga. Trzeba być czujnym. No ja tak porównuję oko czasami do mięśnia, które należy trenować, tak? Jak chodzimy na siłownię, to i tak samo jest z okiem. I tak jak mówiłeś na początku, jakby dużo czasu kiedyś poświęcałem fotografii ulicznej, którą cały czas bardzo lubię i od czasu do czasu wyjdę na ulicę, ale jest to fotografia, która w świetny sposób trenuje nasze oko, naszą wrażliwość na dynamiczne rzeczy, które się zmieniają. A potem jak to wykorzystamy, no to już jest jakby inna introść. Oko i dodatkowo też ruchy, które mamy wypracowane ze sprzętem. To do sprzętu na pewno wrócimy pod koniec, po edycji, bo tam jest bardzo ciekawa rzecz, o którą muszę cię spytać. Więc wracając do planowania, z tym planowaniem, jak było z teatrem życia, bo tu jest większość jednak chwyconych zdjęć. Więc jak to się zaczęło? Gdzie ustawiłeś sobie ramy? Czy temat, tytuł już był czymś pewnego rodzaju filtrem dla oczu, dla głowy, który był już obecny podczas samych początków realizacji Teatru Życia? To może włączę zdjęcia, bo też będzie No właśnie. łatwiej rozmawiać na przykładzie. Więc Teatr Życia jest to taki projekt, który właśnie nauczył mnie tego, że są pewne rzeczy planowane i nieplanowane, które się dzieją w naszym życiu.
I ja miałem sobie coś takiego od dziecka, że fascynowała mnie tematyka snów, marzeń sennych i tego, gdzie jest granica rzeczywistości i tak naprawdę, co jest rzeczywistością, a co nie, jak postrzegamy świat. I pierwsze zdjęcie, może które pokażę, zostało zrobione w Teatrze Życie, to jest ta dziewczyna na falochronie. To było w 2008 roku. I ta sytuacja była na tyle absurdalna, gdzie dziewczyna poszła pod koniec falochronu, żeby poczuć tak naprawdę sztorm, który się zbliża. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ gdyby taka fala ją wciągnęła, no to raczej by się już jej nie udało odratować. Natomiast im bardziej patrzyłem na tą fotografię, patrzyłem, że to jest kierunek, jakby, w którym chcę podążać, który mnie nurtuje i pierwsze kroki jakby teatru życia to były zdjęcia, które robiłem dodatkowo w trakcie realizowania jakichś projektów. To nie był taki projekt w pełni zamierzony, że jadę w to miejsce, żeby zrobić to zdjęcie, czy idę tutaj, żeby zrobić to zdjęcie, tylko to były sytuacje, które chwytałem w trakcie czy jakichś moich wyjazdów wakacyjnych albo w trakcie spacerów po mieście. Dopiero po 2 latach, jakby kiedy to archiwum teatru zaczęło się rozrastać, to zacząłem widzieć jakby to, czego ja poszukuję i zacząłem więcej czytać na ten temat i tym to zmieniło właśnie teatr życia z takiego projektu nieplanowanego w coś, co ma koncept i coś, co chcę opowiedzieć. No, dobrym przykładem jest Myślisz, na przykład. wejdę, czy Tak? myślisz, że od razu był jakiś leitmotiv tego? Czy było coś z tyłu głowy, że wiedziałeś, stając przed jakąś sytuacją i dokumentując ją, że wiedziałeś z tyłu głowy, było to tak, to jest ta historia, to zaczyna być do tego zbioru zdjęć? Czy Miałem coś. raczej było to post factum? Nie, jeżeli chodzi o teatr życia, to było tak, że zawsze w głowie miałem tak, jeżeli możemy to nazwać przeczuciem czy takim instynktem, że wiedziałem, że to jest to zdjęcie, którego ja szukam. Poszukałem takich zdjęć na granicy świata realnego i nierealnego. Kiedy widziałem daną sytuację, wiedziałem, że to będzie zdjęcie do teatru życia. Po prostu czułem to instynktownie, kiedy to się wydarzało i nacisnąłem spust, wiedziałem, że to będzie zdjęcie do tego projektu i byłem w pełni o tym przekonany. I tak jak pytałeś się wcześniej odnośnie zdjęć planowanych i nieplanowanych, no to po pewnym czasie pomyślałem, że świetnie by było mieć w Teatrze Życia kosmonautę. I po bodajże 2 latach ten kosmonauta się pojawił na ulicach Nowego Jorku. Więc jak to nas życie potrafi zaskoczyć, czasami wypowiedziane życzenia stają się prawdą. Trzeba uważać. O, trzeba uważać, oczywiście. Natomiast jakby Teatr Życia był takim projektem, który jakby dotykał rzeczy w bardzo subtelny sposób na obszarach symboli i pewnych rzeczy, które nie są normalnie wyraźnie widziane. I im bardziej ten projekt się rozwijał, jakby tym bardziej też moje postrzeganie świata się zmieniało, ale wracając jakby do warsztatów Ediego Adamsa, o tej anegdocie, o której miałem opowiedzieć, ponieważ Teatr Życia pokazywałem Jamesowi Estrinowi z Lensbloga. Dla osób, które nie wiedzą, James Estrin założył taką platformę w New York Timesie, Lensblog się nazywała. Obecnie już Lensblog nie istnieje, natomiast no, była to świetna platforma do prezentowania twórczości młodych artystów, którzy zaczynają swoją przygodę z fotografią. I na warsztatach Ediego Adamsa odbywa się tak zwane 11:30 Club. 11:30 Club to są przeglądy portfolio, które zaczynają się o godzinie w 11:30 w nocy, ponieważ warsztaty z Ediego Adamsa zaczynają się o godzinie tak 6-7 rano i trwały do 4 nad ranem, zawsze spaliśmy 2 godziny. Ale jeżeli chodzi o 11:30 Club, no to było coś niesamowitego, co Eddie Adams dla nas robił, ponieważ mogliśmy się spotkać z edytorami, którzy nie są normalnie dostępni, bo tak tłumacząc osobom, które jakby nie współpracowały z edytorami, to tacy ludzie jak James Estrin, Kira Polak, to była dawna szefowa Time'a, obecnie jest szefową Vanity Fair, Patrick Witty, to był edytor również Time'a,
spotkanie się z nimi, w sensie wysłania maila i dostania odpowiedzi, tak, przyjdź do nas, z chęcią się z tobą spotkamy, jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ci ludzie dziennie dostają 200, 300, a czasami 400 maili z zapytaniem, czy ktoś by się z nim nie spotkał, więc no, mają dużo roboty na głowie. I James Estrin oglądał portfolio przede mną takiej dziewczyny i on do niej powiedział: dobra, nic mi nie mów o zdjęciach, najpierw chcę je przejrzeć. Taka cisza, on je przejrzał, powiedział: ok, a co masz do powiedzenia? No, mocno dość skrytykował, bo James jest bardzo krytyczną osobą, natomiast to, co było ciekawe, on powiedział, że najpierw chce zobaczyć, czy w ogóle widzi historię w zdjęciach, czy widzi świadomość fotografa w tym, w jaki sposób kreuje obrazy i w jaki ten sposób te obrazy się przenikają. Jeśli tak, to dalej jakby był dialog i rozmowa, natomiast jeśli nie, no to była taka bardziej korekta rozmowa na zasadzie, co poprawić w zdjęciach kompozycji, czyli w bardzo fajny sposób widział różnicę między świadomością fotografów i dostosowywał jakby ten przegląd do tej osoby. Czy miałeś gotowy już materiał albo półgotowy materiał, jak tam pojechałeś? Mówimy już konkretnie o Teatrze Życia, bo jak rozumiem, byłeś wtedy z tym materiałem tam. Tak, byłem i to był początek tego materiału. Nie pamiętam, ile zdjęć pokazałem, bo pamiętam, że pokazywałem linię brzegową i część Teatru Życia. I ciekawe, ponieważ James wybrał właśnie to zdjęcie, że chciał poznać historię tego zdjęcia i na Lens Blogu ta historia została opisana, w jaki sposób, moje inspiracje. No i potem rozmawialiśmy o edycji właśnie, jakby co mnie interesuje w tym projekcie, więc to było bardzo ciekawe, w jaki sposób w czasie tych spotkań z edytorami, do czego zachęcam właśnie, bo w Polsce mamy przeglądy portfolio, czy na Miesiącu Fotografii w Krakowie, czy na fotofestiwalu w Łodzi, czy jeszcze w trakcie działania innych festiwali czy eventów, macie możliwość spotkania się z ludźmi, którzy naprawdę są w stanie was w ciekawy sposób pokierować, pokazać, że można inaczej, można spojrzeć inaczej, można połączyć te zdjęcia inaczej i w jaki sposób te historie się uzupełniają, bo w trakcie, kiedy robiłem Teatr Życia i on już nabierał naprawdę formy, to już było w 2012 roku, kiedy miałem już sporą ilość zdjęć, zacząłem ten jakby materiał rozsyłać na różnego rodzaju festiwale, konkursy czy przeglądy portfolio, czy pokazywałem edytorom i tutaj jakby edycja była zupełnie inna, bo inaczej pokazujecie edytorowi, ponieważ na takim spotkaniu z edytorem czy na przeglądzie portfolio, na pokazanie takiego projektu nie macie pół godziny, macie 10 minut, a czasami nawet jeżeli macie szczęście, to 5, jeżeli to jest jakaś osoba naprawdę z topu, więc musicie zintensyfikować jakby odbiór tego, że te zdjęcia naprawdę go przykują jego uwagę. Lepiej pokazać mniej tak takich uwag edycyjnych niż więcej, bo jeżeli pokażecie mniej i ktoś będzie miał niedosyt i zakocha się tak w cudzysłowie w waszych zdjęciach, to spyta się, czy nie macie więcej. Technicznie od jak dużej liczby zdjęć zaczynałeś? W którym momencie, czy dzieliłeś na grupy, czy na jakieś podzbiory, jak technologicznie do tego podchodziłeś? Mówimy tu już o konkretnym Teatrze Życia, a nie wiem, najpierw było to 1000 zdjęć, potem było 120. Nie, jeśli chodzi o teatr, ja byłem bardzo krytyczny w stosunku do siebie i do tego materiału, bo szukałem konkretnych ujęć, które naprawdę działały na mnie, więc tych ujęć w Teatrze Życia nie było wiele, powiedzmy 100-150 to było maks. Później jeszcze jak będziemy rozmawiać o tygodniach mody, tam edycja była naprawdę z dużej ilości, ale to jest jakby inny materiał, więc to też sobie na ten temat porozmawiamy. I w teatrze jakby zawężałem już, szukałem opowieści, jaką opowieść chcę wysłać, czy na festiwal, czy na konkurs, czy pokazać edytorowi. Bo w całym tak jest, że w momencie, kiedy mamy zawężony obszar z materiału, nad którym pracujemy parę lat, mamy pokazać 10-15 zdjęć, to musimy się zastanowić, jak te zdjęcia stworzą spójny obraz tego projektu, czy wycinku tego projektu, co chcielibyśmy pokazać. Tak?
Czy masz tutaj jakąś taką, inaczej, czy możemy się skupić teraz na takim przykładzie, to o czym rozmawialiśmy? Pokażmy przykładową kolejność zdjęć. Czy w ogóle zaczynasz od tak zwanego początku, czy zaczynasz od mocnych punktów, czy od końca budujesz narrację, czy to jest linia, czy to są Są dopełniające się plany? jakby, tak jak wspomniałeś, no różnego rodzaju sposoby składania materiału. Na chwilę może zmniejszę tutaj zdjęcia, wyjdę z tego i pokażę. Tutaj zmienię jedną rzecz. I na przykład, jak wysyłałem na festiwale, to takim początkowym otwarciem było zestawienie tych dwóch zdjęć, tak? Kosmonauty, który wprowadza tak naprawdę w jakiś odrealniony świat, świat, którego no nie każdy zna. I potem mamy symbol tej rozgwiazdy, tak? Tak jakby kosmosu, przestrzeni kosmosu, bo to tak wygląda bardzo. Jak jakieś uniwersum, i to jest skrzyżowanie autostrad, bo tak można powiedzieć, bo te drogi biegną przez Tokio w dzielnicy Roppongi, więc jakby zestawienie tych zdjęć już tworzy jakby nastrój i atmosferę, ponieważ edycja Teatru Życia nie była tak klasyczna jak edytowanie materiału reporterskiego czy dokumentalnego. Tutaj właśnie bardziej to było na zasadzie składania zdjęć, które wzbudzają pewnego rodzaju emocje, doznania, i między tymi zdjęciami tworzy się jakby trzeci obraz. Lubisz, wejdę w słowo od razu, lubisz tworzyć taką sytuację. Nie wiem, bo na przykład niektórzy zestawiają po dwa, po trzy zdjęcia grupowo, gdy one między sobą zaczynają się komunikować. Lubisz taką komunikację pomiędzy zdjęciami, nawet jeżeli nie ma takiej ciągłej linii jakiejś narracji? Jakby staram się zachować tak, żeby, bo z edycją materiału tu akurat chyba będę się trzymał trochę klasyki, może jest jak z czytaniem książki, nie? Że czytamy jedną stronę, jedna strona przechodzi w drugą i możemy oczywiście wyedytować, tak powiedzmy, jak Cortázar napisał Grę w klasy, tak, że to jest skakanie między rozdziałami. I to też jest bardzo ciekawe. Natomiast tutaj w teatrze chodziło mi, żeby te zdjęcia przenikały się ze sobą i żebyśmy byli cały czas w tym świecie. I też jakby zadawałem sobie pytanie, czy to ma być materiał łączący przestrzenie i człowieka, samego, materiał o samym człowieku, bo na przykład można to też poskładać. Na razie pokażę tylko przykładowe zdjęcia, ponieważ tutaj nie mogę ich poustawiać, ale. Oj, tu jest jedno zdjęcie Okej. zaznaczone, to odznaczymy. Rozgwiazda odeszła na chwilę. Rozgwiazda odeszła i mamy materiał bardziej o ludziach, tak? Jak ludzie są odrealnieni i w jaki sposób zachowują się, bo to jakby cały teatr życia jest związany z przestrzenią publiczną, czy w dużej mierze. 90% zdjęć zostały wykonane w przestrzeni publicznej. Właśnie to mnie interesowało, jak ludzie się tam zachowują, w jaki sposób ten świat tworzy się odraniony, bo są ludzie, którzy idą po ulicy, są zupełnie zamyśleni, znajdują się w zupełnie innej czasoprzestrzeni, jeżeli możemy to tak nazwać. Więc to też jest jakby sposób edytowania, że możemy złożyć na podstawie samych postaci. I jakby odbiór tego materiału, już nie mówimy tutaj o kolejności, tylko o samym koncepcie. Już odbiór tego materiału się zmienia, tak? W momencie, kiedy zaczniemy go przeplatać z przestrzeniami, takie przestrzenie czasem są tak zwanym oddechem, ponieważ odbiorca, kiedy ogląda materiał, też musi jakby mieć czas na przeczytanie pewnych rzeczy. Są fotografie bardziej złożone i są fotografie prostsze. Jeżeli mamy więcej jakby złożonych fotografii, to też musimy dać czas widzowi na to, na przeczytanie, bo sprawny edytor czy osoba zajmująca się tym zobaczy ten koncept czy pewne rzeczy od razu. A w momencie, kiedy pokazujemy to szerszemu gronu, no to ta edycja też jest jakby
inna. Na przykład wysyłając na festiwale, bo są tak zwane Open Call, czy fotofestiwal ogłasza tak zwany nabór na Grand Prix, właśnie gdzie Teatr Życia zdobył nagrodę Grand Prix w 2012 roku. No to tam była szersza edycja, tam było pokazanie całego spektrum teatru. Już nie pamiętam, ile tam zdjęć wysłałem, ale to było między chyba 15 a 20 zdjęć. I to były To nadal przez. jest niedużo zdjęć. No, nadal to jest niedużo, natomiast trzeba pamiętać, że są fotografowie czy są artyści, którzy opowiadają historię przy pomocy 8-10 zdjęć, Bądź jednego. bądź jednego, dokładnie. Więc to wszystko zależy jakby od konceptu, a w przypadku edycji, no to Teatr Życia zazwyczaj bardziej składałem na zasadzie takiego dziennika i emocji, które towarzyszą, tak jak właśnie rozmawiałem z Ackermanem czy z Lorenzo Castore na przykład, bo oni naprawdę w bardzo fajny sposób pokazywali, jak inaczej patrzeć, bo Ackerman na przykład pokazywał nam, jak składał swoją jedną z książek. I to była bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ wiem, że wiele osób Ackermana uważa jako osobę trochę odrealnioną, jeżeli możemy to tak nazwać. Ale jest to osoba bardzo świadoma obrazu, pracy obrazem i ma bardzo duże zaplecze, jeżeli chodzi o aspekty techniczne. Mógłbyś udostępnić nam jakby tych kilkanaście zdjęć Tak, teatru, bo chciałem też tak. wyłapać pewną, może jakby były zapętlone w slideshowie na Oczywiście. przykład krótkim. Wiesz co, bo też tak gwoli ścisłości i jakby o tym dzisiaj rozmawiamy i o tym chcemy też opowiedzieć, jest pewnego rodzaju taka tendencja, żeby mieszać bardzo mocno plany, żeby od dużych zbliżeń, od szczegółów przechodzić w bardzo szerokie plany. Nie kusiło cię, żeby jeszcze tak rozbudować ten materiał, czy raczej było to klasyczne, w podobnej odległości fotografowane? Wydaje mi się, że w miarę w podobnej odległości, bo na samych zdjęciach i tak tyle się działo, że chciałem jakby zachować to podobieństwo, ale i tak różnorodność sytuacji już zmieniała odbiór tego wszystkiego, więc nie potrzebowałem w tym projekcie, nie potrzebowałem detali czy jakby aż tak dużych zmian. Oczywiście, tak jak mówiłem, są przestrzenie, gdzie widzimy to na przykładzie rozgwiazdy czy jakichś innych ujęć. Natomiast raczej jakby ta konwencja była w miarę w podobny sposób, trochę jakby taki film, który się ogląda, nie? Okej. Okay. A to jest też ciekawe to, o czym wspominałeś. Czy w ogóle w sytuacji takiego przygotowania, w momencie, kiedy wiesz, gdzie będziesz wysyłał, czy ten początek zawsze był taki sam materiału, czy w różny sposób zaczynałeś materiał? Czy zdarzało ci się, że pierwsze zdjęcie prezentacji do redakcji podczas przeglądu portfolio, gdzie byłeś, było innym zdjęciem? Czy próbowałeś zaczynać inaczej? Próbowałem, ponieważ miałem jakby dwa, trzy początki, które miałem w głowie, którymi lubiłem zaczynać, ale nauczyłem się też tego, że czasami warto wyjść z tej strefy komfortu i spróbować czegoś innego. Były schematy, które nie działały, bo to widzimy, to jest, bo z edycją jest trochę jak z układaniem kostki Rubika. No, pewnych elementów na siłę tam nie wciśniemy, tak? No bo rozwalimy kostkę tak naprawdę. I tak samo jest z edycją, że jeżeli widzimy, że dwa, trzy zdjęcia ze sobą nie grają, to nie ma sensu tego próbować bronić na siłę, bo jaki jest tego cel? Możesz Więc. pokazać może jakąś jedną, dwie pary jeszcze poza rozgwiazdą i kosmonautą. Coś, co było ewidentnym takim nawiązaniem do takiego właśnie ustawiania zdjęć, które ze sobą korespondują. Bo to też jest ciekawe, Tak, jak no patrzyłeś na to. jednym z przykładów na przykład było też takie ustawianie tego materiału. Tych przykładów, na przykład jak składałem portfolio na JobSworta, ponieważ moim nominującym był Andrzej Polikanow, który jest świetnym edytorem. Część osób zapewne go bardzo dobrze zna i też pokazywał właśnie. On z teatru wycisnął, on chyba go do 8 zdjęć wyedytował, co
już naprawdę było trudne i to w taki sposób mnie zaskoczył, zaskoczeniem. Jeżeli dobrze pamiętam, to na przykład zaczęliśmy ten materiał tym zdjęciem. Też jakby wciągające, bo to, co jest ważne w edycji, co też można zaznaczyć, że ważne to jest początek i koniec. To, jakim zdjęciem zaczniemy i jakim skończymy, to takie wrażenia zostawimy na odbiorcach, na edytorach, na kuratorach, na ludziach, którzy jakby ten materiał oglądają. Jeżeli dotrwają do końca. Jeżeli dotrwają do końca, oczywiście, bo czasami jest tak, że edytor odpali 2-3 zdjęcia i powie, ok, to nie moje i wyłączy, tak? Zresztą zachęcam do oglądania na przykład obrad POI, Picture of the Year International, gdzie możecie oglądać na bieżąco, jak wyglądają wybory zdjęć i widzicie, że czasami edytor ma czy osoba, która jest w jury, na obejrzenie 2-3 sekundy. Więc jeżeli w tym zdjęciu nie ma czegoś takiego, co pstryk i załapuje, no to w tym momencie to zdjęcie odpada. Jedna ze szkół mówi z takich reguł, że w okolicach trzeciego zdjęcia musimy łupnąć. Stosowałeś to kiedyś, czy raczej od razu starasz się trzymać za gardło? Wiesz co, włączę tylko zdjęcia z teatru, tak w pętli niech lecą i będziemy sobie dalej rozmawiać. Tak, znam, bo to jest taki klasyczny też reportaż, gdzie mamy zdjęcie pierwsze, potem mamy zdjęcie pokazujące jakby przestrzeń, w której się znajdujemy, która nawiązuje, bo ważne dla widza jest, żeby mniej więcej znalazł się w obszarze, o którym opowiadamy, bo nikt nie lubi latać w kosmosie, tak więc jeżeli to jest materiał, jeżeli jest materiał o, powiedzmy, o domu dziecka, no to dobrze było pokazać jakieś ujęcie związane z tym domem dziecka. Jeżeli to jest materiał o boisku piłkarskim, no to fajnie było pokazać to boisko. No i to trzecie zdjęcie, też spotkałem się z tą szkołą, że jest czasami tak, że powinno być takie łup. Mhm. Tylko pytanie, do ilu zdjęć edytujemy, tak? Bo to jest jakby kolejny temat, w który można wejść, bo na konkursy na przykład kiedyś, czy dalej na WordPressie jest tak, że do 12 zdjęć można i to jest taka fajna ilość, gdzie możemy opowiedzieć historię. Jest też to miejsce właśnie, że możemy to trzecie zdjęcie dać jeszcze jako takie łup. Przy 8 zdjęciach już jest naprawdę ciężko, bo musimy zawężać te wybory i okazuje się, że czasami materiał trzeba złożyć albo z najmocniejszych ujęć, albo z takich zdjęć uzupełniających się, żeby stworzyć jakąś historię, bo naprawdę ciężko, jeżeli pracujemy nad projektem 3 lata i z tego wyciągnąć 8 zdjęć, no nie jest to łatwo, bo to może się stworzyć zupełnie inna historia, niż chcemy tak naprawdę opowiedzieć. Jak, ile razy pokazywałeś Teatr Cieni, znaczy Teatr Życia, przepraszam, jak często ci się zdarzało, częściej portfolio, częściej wysyłałeś, warsztaty? Wiesz co, chyba wszystkiego po trochu, ponieważ Teatr Życia był naprawdę na wielu festiwalach na świecie pokazywany i bardzo często pokazywałem go jako portfolio, bardziej taki z przeznaczeniem galeryjnym i to jest bardzo ważne, to też jakby podejście edycyjne, czyli w tym wypadku, że pokazujemy odbitki, i jak te zdjęcia wyglądają i też oczywiście ważne jest, jak te zdjęcia są poukładane w tym portfolio, albo wysyłałem mailowo. No, przeglądy portfolio jakby to w tym wypadku albo to był laptop, tablet czy zdjęcia drukowane, ale zazwyczaj to, co najbardziej lubię, no to zdjęcia drukowane. Tak? No, zdjęcie na papierze jednak zupełnie inaczej wygląda i tak. To, co też mogę polecić, to jak wyedytujecie sobie materiał na komputerze, wydrukujcie go sobie i zobaczycie, że nagle ta edycja, którą zrobiliście, może się zmienić. Lubisz, jak już mówimy o wydrukowanym materiale i odbitkach, wydrukach, lubisz ułożyć większą porcję na stole, w przestrzeni, w której będzie pokazywane, czy raczej jedna po drugiej, trochę jak slideshow, tylko że taki bardzo realny, bo to też chyba inaczej działa, prawda? No, działa inaczej. No, możemy w przestrzeni galeryjnej czy w przestrzeni, której pokazujemy zdjęcia, możemy
naprawdę w różny sposób układać. Może to być w taki sposób liniowy, jak powiedziałeś, gdzie mamy jakby zdjęcie początkowe i mamy zdjęcie końcowe. A tak przykładowo, jak miałem swoją obronę doktorską, ponieważ realizowałem projekt związany z życiem nocnym w Tokio, no to edycja tam była bardziej na zasadzie dziennika. Te zdjęcia były rozproszone na ścianie. Były jakby wątki takie, które łączyły się ze sobą, takie grafy rozchodzące. Więc to też jest jakby jeden czy inny sposób edytowania. Co możemy powiedzieć? No, czasami, że jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia, bo jeżeli umiemy te puzzle dobrze poskładać, to wiele różnych sposobów edycji może się obronić. To, że czasami zdjęcia pokazują niektóre w formie lightboxów, czy inne zostaną pokazane w ramach, inne bez ram, czy jeszcze w różne inne rodzaje form, no to zależy tak naprawdę, jaki jest zabieg, jak chcemy, żeby ten obraz, który pokazujemy, korespondował z przestrzenią, w której jest pokazywany. No, tak jeszcze tylko wspomnę, że Morze Drzew, projekt Alesia Okikahara, to była wystawa, która łączyła kilka jakby sposobów oddziaływania, bo były zdjęcia w ramach, były lightboxy i była też muzyka ambientowa zrobiona specjalnie dla mnie i były gałęzie, po których ludzie chodzili, więc to było jakby połączenie wielu różnych smaków, żeby I widz mógł, zmysłów. tak, żeby mógł jakby doświadczyć choćby trochę tego lasu, w którym ja byłem. Tomku, konkludując, czy jest jakaś reguła, dwie, trzy reguły, o których trzeba pamiętać w momencie, kiedy ktoś pracuje nad swoim portfolio? Jakbyś mógł poradzić takich kilka punktów najważniejszych, żeby praca iluś lat, czasami miesięcy, nie poszła na marne w momencie pokazywania materiału. Mówię o Wydaje mi pracy się, przy zbieraniu materiału. że tak standardowo, jeżeli się pokazuje zdjęcia edytorom, kuratorom czy ludziom z branży, dobrze jest zawęzić sobie to portfolio, czyli żeby było mniej więcej ilościowo tak tam 20 do 30 zdjęć. To są zazwyczaj dwa czy trzy projekty. Wiem, że każdy z was czy każdy z nas pracuje nad wieloma projektami czy ma wiele projektów, ale tak jak mówiłem na początku, lepiej mniej niż więcej. Jeżeli pokażecie dwa, trzy dobre projekty, które przyciągną wzrok osoby, która to przegląda, poprosi was o kolejne projekty. Gwarantuję, bo sam tego doświadczyłem i wiem, że to działa. Będziecie wtedy, jak gdyby, mogli pokazać to, co jeszcze macie w zanadrzu. Natomiast jeżeli składacie folio, to ograniczcie sobie do 20-30 zdjęć i to są dwa czy trzy projekty. Więc to jest i taka druga uwaga, lepiej mniej niż więcej. I ja od siebie dodam to, o czym wspominałeś, bo chciałem to wyciągnąć. Warto wydrukować, warto zrobić odbitki, nawet nieduże, bo chyba wtedy też inaczej się obcuje ze zdjęciem. No tak. Są ludzie, którzy bardzo doceniają w momencie, kiedy pokazujecie odbitki. Jeżeli jeszcze zwracacie uwagę, na jakim papierze ta odbitka, czy to jest papier baretowy, czy to jest perła, czy to jest błysk, to wszystko ma, te wszystkie elementy wpływają na odbiór u widza, czy osoby, która ogląda wasze portfolio. A warto zrobić dobre portfolio, bo tutaj jest wstęp do następnego pytania i krótkiej opowieści, bo czas nas goni. To jest opowieść, gdy zaprezentowałeś portfolio i poskutkowało to zleceniem kolejnym. Mówię o Fashion Week. Tak, to była taka sytuacja, już pokazuję zdjęcia z tygodni mody, że dostałem propozycję z New York Magazine i Decathlon Magazine z realizowania pokazów mody. Był to Paryż, Mediolan oraz Londyn. Tak notabene po pokazaniu swojego portfolio z Teatru Życia. Więc edytorka napisała, czy byłbym zainteresowany zrealizowaniem tych trzech tygodni mody. I
to, co było, to była dowolność. W sensie napisała, że mogę mieć jaki chcę koncept na zrealizowanie tego. Ważne, żeby to się trzymało i było dobre. Z jednej strony jest to marzenie każdego fotografa, tak, żeby dostać taką propozycję. Z drugiej strony, no, musicie bardzo dobrze przemyśleć, jak taki materiał zrealizować. No bo dziennie fotografowałem po 4-5 pokazów. Każdy z tygodni mody trwa 5 do 7 dni, pomijając Paryż, który chyba trwał 9, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tych zdjęć naprawdę powstaje wiele i to trzeba dobrze edytować na bieżąco, ponieważ ja podsyłałem po każdym tygodniu mody te materiały już wstępnie wyedytowane do redakcji. Tutaj powstawał, przepraszam, wejdę w słowo od razu, powstawał materiał na bieżąco bardziej, czy i to, co widzimy, to jest taki wybór już końcowy, czy to To jest. inaczej, czy od razu wiedziałeś, co zostaje, co potem będzie No wybrane? tak, jakby ja zazwyczaj, nawet jak podsyłam materiały do redakcji, z którymi współpracuję, już wstępnie ten materiał edytuję. Nakreślam jakby formę, jaką bym chciał, żeby on miał. I powiedzmy, po takim tygodniu mody w Mediolanie do edytorki wysłałem, jeżeli dobrze pamiętam, około 80 zdjęć, z czego chyba 45 zostało opublikowanych na stronie. Pozytywna rzecz jest taka, że już wy jakby zaoszczędzacie pracę edytorowi. On nie musi przeglądać na przykład tych 300 zdjęć, które dostanie, tylko ma tych zdjęć więcej i te zdjęcia wie, że są jakościowe. I też wy nakreślacie jakby formę, w jaki sposób chcecie opowiedzieć tą historię z tego czy z innego tygodnia mody. No i tak jak mówiłeś, jakby efektem pokazywania tego portfolio, efekty były dwa. W sensie pierwszym efektem było to, że potem w 2016 roku dostałem propozycję sfotografowania pokazu Chanel w Hamburgu. Jako chyba jedyny fotograf z zewnątrz zostałem tak zwanym photographer of the house, że robiłem dla nich pokaz. Prócz pokazu jeszcze robiłem zdjęcia na imprezie Chanel i zdjęcia jakby pomiędzy, co się działo. No było to bardzo duże wyróżnienie, żeby fotografować dla tak dużej marki jak Chanel. I drugim jakby efektem pokazania tego portfolio, ponieważ to portfolio z Fashion Weeków ja wyedytowałem mniej więcej tak jak teraz, może tam było plus 3-4 zdjęcia więcej. Dostałem propozycję, aby zrobić plakat dla Opery Paryżu, Opery Kopciuszka. Więc no, to było dla mnie naprawdę duże wyróżnienie, że mogłem fotografować Dorothy Gilbert, jedną z czołowych prima ballerin opery w Paryżu. Więc w momencie, kiedy dobrze wyedytujecie portfolio, ale jednocześnie w tym portfolio zaznaczycie swój styl, w jaki sposób pracujecie, w jaki sposób tworzycie obrazy, jak pracujecie, jesteście w stanie przekonać jakby klientów czy edytorów do tego, żeby zaufali wam do zrealizowania innych tematów, tak jak u mnie to Czyli tutaj bardziej pokazanie sposobu fotografowania niż opowiedzenie historii akurat w tym momencie było ważne. Tak, Czy była jakaś narracja? Czy starałeś się jakoś ułożyć jeszcze dodatkowo jakąś historię, która Nie, była bo wplątana? to akurat wiedziałem, że to jest portfolio komercyjne. Bardziej starałem się złożyć to portfolio współgrające ze sobą formą niż opowiedzenie historii, tak? Żeby forma ze sobą współgrała i żeby te zdjęcia dobrze się oglądało, ponieważ no to jest jakby inny jeszcze element. Ja pracuję również jako fotograf komercyjny i jestem reprezentowany przez agencję. I kiedy składacie portfolio dla klienta, to też jest jakby inny sposób edytowania czy składania materiału. Tam bardziej nie liczy się treść, tylko forma właśnie, w jaki sposób pokazujecie i w jaki sposób to portfolio tworzy wizerunek waszej osoby. Okej. Okay. A wspomniałeś o Japonii. Muszę zadać pytanie. Aha, właśnie, odnośnie pytań. Zachęcamy do zadawania pytań. Jesteśmy na live'ie, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę o coś spytać Tomasza, no to zapraszamy. A ja od razu wejdę. Wspomniałeś o Japonii, wspomniałeś
materiał, który akurat mi bardzo się spodobał, i to jest Morze Drzew. Czy możesz coś bliżej opowiedzieć? Dla mnie to jest bardzo ciekawe, kiedy... No właśnie, jeszcze powiem, co jest dla mnie bardzo ciekawe, a najpierw wyłudzę od ciebie informację. O czym jest Morze Drzew? Morze Drzew jest opowieścią o niesamowitym lesie. Lesie, które nazywa się Aokigahara, lub druga nazwa tego lasu to jest Jukai. Jest to las, który znajduje się u podnóra góry Fuji. Wyrósł on tak naprawdę na zastygniętej magmie. Znajduje się jakieś 2 godziny, 2,5 godziny jazdy od Tokio. No i jeszcze trzecia nazwa tego lasu, już taka powiedzmy w cudzysłowie bardziej niechlubna, jest to tak zwany Las Samobójców. Aokigahara jest drugim miejscem na świecie, jeśli chodzi o popełnianie samobójstw przez osoby w Japonii. No i ta historia mnie naprawdę zaintrygowała, ponieważ w momencie, kiedy dostałem się na warsztaty Jobs World Masterclass, tematem projektu były konsekwencje. I ja w tym czasie również wylatywałem do Tokio na 2 miesiące, gdzie realizowałem swój temat na doktorat. I jakby zacząłem szukać tematu do warsztatów Jobs World'a i przypomniał mi się temat lasu samobójców. No, las jest pięknym miejscem, bo to jest też miejsce trekkingowe, miejsce do spacerów, natomiast jest taki wydzielony obszar, jeżeli możemy to tak nazwać, miejsc, gdzie ludzie bardzo często udają się na, możemy to tak określić, ostateczny swój spacer, gdzie oni nie wracają już tak naprawdę z lasu. Więc to jest jakby bardzo przykra historia, ponieważ w latach 90., jeżeli dobrze pamiętam imię i nazwisko, Wataru Tsurumi napisał taką książkę Complete Manual of Suicide, opisując jakby typy samobójstw od najprostszych po najtrudniejsze i opisywał dokładnie, jak to wykonać. Chcąc nie chcąc, najbardziej chwytliwe było wieszanie się i jakby tych samobójstw najwięcej jest w tym lesie. To jest las ogólnie dostępny? To jest przestrzeń, w którą każdy może wejść? To jest las, w który każdy może wejść. W ten jakby rejon, gdzie są, czy mają miejsce samobójstwa, są takie tablice przy wejściach informujące, że życie jest czymś pięknym, pamiętaj o swojej rodzinie, jeżeli masz jakiś problem, tam jest telefon kontaktowy, są kamery. Natomiast do tej pory cały czas osoby jakby wchodzą do lasu i popełniają te samobójstwa. Natomiast rząd japoński bodajże od 2005 roku zaprzestał publikowania informacji statystycznych, jeśli chodzi o ilość tych osób. Więc nie wiadomo ile. Ale no, ja będąc tam, bo ja tam spędziłem łącznie 14 dni w 4 porach roku, no to widziałem na przykład jedno auto, które przez 7 miesięcy stało cały czas na parkingu, więc prawdopodobnie mężczyzna czy kobieta, osoba, która weszła do tego lasu, już z tego lasu nie wyszła. Jak się wchodzi w taki materiał, wiesz, bo to jest u podstaw, ta chęć dowiedzenia się na to pytanie jest u podstaw zapytania o ten materiał, wiesz, no jak wywołujesz właśnie, co chciałbyś jako artysta wizualny pokazać w takim momencie, jak wykrzesać zresztą chęć opowiadania o tak ciężkim miejscu? No, pierwszym elementem to jest przygotowanie się, w sensie przeczytanie informacji, wywiad, rozmowy z ludźmi, ponieważ no, mam wielu znajomych w Japonii, mogłem jakby zasięgnąć informacji, w jaki sposób las jest postrzegany tam, informacji historycznych. No, sytuacja z lasem jest taka, że to jest temat tabu w Japonii cały czas. Jak pamiętam taką historię, jechałem z 2 znajomym pierwszy raz w lipcu do lasu i zatrzymaliśmy się zatankować auto i poszedłem po kawę do Starbucksa.
No to młody Japończyk się mnie spytał: o, przyjechałeś zobaczyć górę Fuji i tutaj z nami pozwiedzać nasz kraj? Ja mówię: no tak, ale głównie przyjechałem do lasu Aokigahara i nagle taka cisza zapanowała. Więc no, jest to taki temat bardzo niewygodny, ale pierwszą rzeczą jest research, czyli poczytanie informacji, jaka historia jest związana z tym lasem. Ponieważ jakby temat samobójstw sięga jakby dużo wcześniej, gdzie dawien dawno w Japonii było tak, że jeżeli dana rodzina nie miała pieniędzy, żeby utrzymać osobę starszą, no to odprowadzała ją do lasu na taką, Ostatnią podróż. tak, na taką głodówkę, możemy powiedzieć, tak? Ten temat jest, im się więcej czyta, widzi się, jak temat samobójstw czy w ogóle śmierci w Japonii jest tematem złożonym, ponieważ tak jak w naszym kraju katolickim, jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, to mówi się, że jest potępiony, tak, i trafia do piekła. W Japonii tak nie ma. Często w Japonii śmierć jest czymś pięknym. No, możemy to zobaczyć na przykładzie samurajów też, w jaki sposób sobie odbierali życie, tak? Natomiast bardziej jeśli chodzi o las, no to jest tak, jakby oni chcieli zachować te piękne widoki, bo las, jeśli się na niego patrzy, jest naprawdę niesamowity. Wygląda trochę jak las Władcy Pierścieni. Wszystko jest pokryte mchem. Bardziej jeszcze jak deszcz popada i słońce świeci, no to wygląda naprawdę magicznie. Pominę, że w tym lasie można się oczywiście zgubić, ale no, jakby zebranie tych wszystkich informacji, jakby ta pierwsza jednodniowa podróż, nakreśliły mi koncept projektu, który chcę zrealizować i w jaki sposób chcę opowiedzieć historię o lesie samobójców. Tu trochę nawiążę do edycji, wiesz, bo mnie interesuje i chętnie o to spytam, czy bardziej myślisz w sytuacji tak osobistego jednak projektu, w którym musisz jakoś się odnaleźć i podczas realizacji, i przy przygotowaniu, i potem właśnie przy formach pokazywania, czy myślisz bardziej o tym, jak ktoś będzie odbierał te zdjęcia, czy bardziej działa na ciebie, jak one działają na ciebie, tylko na ciebie? Czy myślisz, czy grając muzykę, muzyk musi myśleć o odbiorcy, czy nie musi? Pytanie, jaką muzykę gra. A. No bo to jest trochę też na tej Bo zasadzie. wejdę w słowo tak tłumacząc, może no, to wiadomo, że to nie jest komercyjny materiał. To jest dalekie od komercji. No, prawdopodobnie nie wyobrażamy sobie takiego materiału. Trudno sobie wyobrazić obok reklamy czegokolwiek, albo być może na przeglądzie portfolio w momencie, kiedy chcemy mieć zlecenie dotyczące eventu. Natomiast tutaj jest twoja praca własna, więc przy tak osobistym i wymagającym, co by nie mówić, materiale, myślisz o odbiorcy, czy myślisz bardziej grasz ze sobą? Powiedziałbym bardziej, że gram ze sobą, bo chcę opowiedzieć historię, która stworzyła się w mojej głowie. I tak samo jest, wydaje mi się, kiedy opowiadamy różnego rodzaju historie, że ważne jest, żeby ta historia była zgodna z tym, co my chcemy powiedzieć. Przy projektach osobistych, jeżeli możemy to tak nazwać. W momencie, kiedy realizujemy projekt komercyjny, to jest projekt realizowany dla klienta albo dla agencji, lub jeszcze dla innej osoby lub firmy. I wtedy, jak gdyby to my wykonujemy polecenia, o które nas prosi agencja, klient, że na przykład to zdjęcie powinno wyglądać tak, w inny sposób. W tym wypadku takiego projektu osobistego, to my, jak gdyby, chcemy opowiedzieć tą historię. A wiadomo, ile jest ludzi, tyle jest gustów i smaków. Każdy odbierze to w inny sposób. Do każdego to dotrze inaczej i każdy będzie miał inną interpretację. Więc jakby próba wejścia w głowę różnych odbiorców może się skończyć dużym bólem głowy. Warto sobie zaufać. Wydaje mi się, że tak. No, to, czego się uczymy jakby w całej podróży fotograficznej, to jest zaufania do siebie i do tego, co chcemy opowiedzieć, bo to jest tak jak z pisarzem, no, pisarz też musi sobie zaufać, że ta historia, którą chce opowiedzieć, jest właśnie tą historią, bo jeżeli zacznie myśleć, że chciałby trafić do tych albo do tamtych czytelników,
no to może się okazać, że się zupełnie rozminie z tym, jakby z całym clou opowieści, którą chciał przelać na papier. To jest bardzo fajna puenta, że w sumie ćwiczymy po to, żeby sobie w którymś momencie móc zaufać. Obiektywizujemy, pokazujemy innym, a potem troszeczkę chyba wracamy do siebie z większą pewnością swojej wrażliwości, swojej głowy, swoich uczuć, swoich wyborów. Ale wiesz, ale tu też wejdę od razu w pytanie, które pojawiło się, jedno z pytań, które już się pojawiły, to jest bezwzględnie trzeba to ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć oko, trzeba ćwiczyć edycję. Jak myślisz, gdzie i jak uczyć się edycji w Polsce tutaj? Wiesz co, no, mamy bardzo dobrych fotografów klasy światowej i to są ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie. No, choćby wcześniej przede mną był Rafał, tak? To już jest pierwsza osoba. No, wasza agencja, czyli NAPO, też ludzie z bardzo dużym doświadczeniem. Świetna osoba również, no, Maciek Nabrdalik, który jest w agencji Seven. No, Sputnik, no, jakby Rafał jest w Sputniku, więc jakby to jest naczynie połączone ze sobą. Można naprawdę powymieniać sporo osób, które mają bardzo duże doświadczenie, więc to nie jest tak, że musimy wyjechać za granicę. Natomiast na pewno osoby z zagranicy też pokażą nam inny sposób patrzenia, bo my inaczej patrzymy na nasz obraz przez to, w jakim kraju żyjemy, jak jesteśmy uwrażliwieni, a inaczej spojrzy edytor, który na przykład mieszka w Azji albo mieszka w Stanach Zjednoczonych. Więc moja propozycja jest taka właśnie, żeby najpierw poszukać w Polsce, a potem, jeżeli się chce rozwijać, to szukać też za granicą. Też jedno pytanie z tym związane mamy. Czy polecasz współpracę z agencjami, czy też, jak rozumiem, polskimi, zagranicznymi, czy raczej jako freelancer wolisz pracować? Wydaje mi się, zasadne pytanie jest takie, jak gdyby, co jest celem danej osoby, bo jeżeli możemy też rozdzielić, mamy agencje komercyjne i agencje fotograficzne, do których daje się zdjęcia i ona jakby zajmuje się sprzedażą. Obecnie mamy taki czas, o którym rozmawialiśmy zresztą na początku, że pojęcie agencji się również zmienia, bo kiedyś, jak na przykład była zakładana agencja Magnum, to fotografowie nie mieli takiej możliwości sprzedaży zdjęć, w sensie był bardzo trudny kontakt z edytorami czy z ludźmi w magazynach i agencja była świetnym łącznikiem, w sensie fotograf mógł się zająć fotografowaniem, a nie musiał pisać tysiąca listów, maili i nie wiadomo czego, żeby spróbować opublikować dany materiał. Tym się zajmowała agencja. On wysyłał negatywy, agencja to rozsyłała, dostawała z tego jakiś tam procent, a fotograf mógł dalej robić. Obecnie, z racji tego, że świat się skurczył, stał się taką, możemy to nazwać, globalną wioską, no to jest dużo łatwiej kontaktować się fotografom, nawet niezależnym, czyli tak zwanym freelancerom, z edytorami, czy z kuratorami, czy z ludźmi z branży, ponieważ często te maile albo są na stronach gazet, czy możemy tego maila dostać od znajomego fotografa, który już współpracował na przykład z danym miejscem. Więc no to jest jakby ta różnica. No też jeśli chodzi o agencję, bo mówiąc na przykład, czy tak jak wy macie NAPO, tak, czy jest, no Sputnik to nie jest akurat agencja, ale No my też nie jesteśmy do końca. No, ale bardziej chodzi mi o samą formę. To jest o tyle fajne, że można w grupie rozmawiać. Można w grupie rozmawiać, właśnie wymieniać poglądy. Jeżeli macie jakiś pomysł na projekt, no to możecie to przedyskutować właśnie w tej grupie kolektywu czy agencyjnej, że macie taki support, jeżeli w tak cudzysłowie mogę to nazwać, na wymianę przemyśleń i To ładnie się rozwoju. nazywa grupa wsparcia. Grupa wsparcia, dokładnie. I to jest bardzo fajne, bo to rozwija i też uczy pracy w zespole, nie? Więc jakby pytanie, czego się szuka? A dwa jeszcze mam pytania, może jeszcze się jakieś pojawią. Jedno jest technologicznie związane z Fuji, bo to jest strasznie fajna historia, ale
Byłeś pilotem oblatywaczem X-Pro 3. Czy No możesz coś tak, powiedzieć? testerem. Testerem. To jest niezwykła Tak. historia, no bo to się rzadko zdarza, żebyśmy mieli na wyciągnięcie ręki fotografa, który miał do czynienia ze sprzętem jeszcze przedprodukcyjnym, chyba tak można powiedzieć. Tak. A i jak rozumiem, mogłeś testować pewne rzeczy, wyrażać swoją opinię. Kilka jakichś smakowitych kąsków z tej Wiesz historii. co, no, to co mi się bardzo spodobało, bo jakby to nie było już pierwsze spotkanie, na którym ja widziałem modele przedprodukcyjne, jest takie, że Fuji jakby rozmawia z fotografami i słucha ich. Oczywiście ma swoje przemyślenia, natomiast pamiętam długie noce, jakie spędziliśmy na temat dyskusji odnośnie X-Pro 3, ponieważ to był bardzo szybki wyjazd, w sensie 2 dni w podróży spędziłem i 3 dni w Tokio. Zostaliśmy wywiezieni do Hakone, to jest taka malutka wioseczka czy miejscowość pod górą Fuji, w takim hotelu spaliśmy i tam byliśmy zamknięci w takiej przestrzeni konferencyjnej, gdzie przez dziennie 10-12 godzin plus jeszcze nadgodziny po tej przestrzeni rozmawialiśmy na temat naszych przemyśleń, co powinno zostać zmienione w aparacie X-Pro 3, w sensie czy w X-Pro 2 jeszcze wtedy. I co uważamy za ciekawe, nietypowe rozwiązania? No, to mogę powiedzieć, że dyskusja na temat odchylanego wyświetlacza i tego, że go nie widać, no to spędzało sens powiek wszystkim, bo to był cały sztab Fuji, tam się zebrał, tam było około 20-30 dyrektorów sprzedaży, komunikacji, projektantów. No, tak naprawdę cały główny sztab Fuji i nas była chyba piątka. No i pytali się właśnie o przemyślenia i był też między innymi z agencji Seven był Erik, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, fotograf. No i właśnie rozmawialiśmy, czy to zastosowanie tego wyświetlacza ma sens, czy nie ma sensu, w jaki sposób na to patrzymy, jak na przykład powiedzmy, można rozróżnić linię XT od X-Pro. No, tych tematów było wiele, z racji tego, że no, pewne dokumenty zostały podpisane, więc mogę powiedzieć tak ogólnikowo, ale to, co było właśnie bardzo fajne, to, że byliśmy dopuszczeni do tego etapu rozmowy i część z tych rzeczy naprawdę zaistniała w tych aparatach. Bo też wiem, jak rozmawiałem z fotografami, na przykład o następcy XT3 czy XT4. Że to wszystko jakby miało miejsce i to jest super, bo to już nie pierwszy raz się zdarza, więc są fajne rzeczy, do których Fuji nas dopuszcza i z nami rozmawia. To nie jest tylko tak, że nas grzecznościowo wysłucha, ale po prostu z nami rozmawia na różne tematy. Jednym słowem został ekran, słynny ekran z X-Pro trójki. Ja uwielbiam. Wiesz, ja pamiętam, jak z kolegami kiedyś w agencji Forum podczas jakichś zdjęć zastanawialiśmy się, jak doprowadzić do tego i czym zasłonić sobie ekran, żeby już w niego nie patrzeć podczas zdjęć. No, jest coś takiego. Mi się to też bardzo podoba w X-Pro trójce, w sensie, no bo głównie patrzymy przez wizjer. Jeżeli potrzebujemy podnieść aparat nad głowę, to ten wizjer możemy odsłonić sobie i właśnie wtedy fotografować. No, ja uważam, to też jest jakieś rozróżnienie między liniami X-Pro i XT, tak? No, Ja uważam to za sensowne. No, oczywiście jest to duży temat dyskusyjny. Wiem, że Japończykom niełatwo było podjąć tą decyzję, właśnie w jaki sposób zrobić ten aparat. Ja uważam to za dobry krok, że jest to taki aparat reportersko-dokumentalny, jeżeli możemy to tak nazwać. I chwała im za to. tak, to jest zresztą fajny ukłon w stronę analogowej fotografii. Zresztą w aparacie, w którym są symulacje filmów, jest to też bardzo naturalne, że mówimy coś tutaj o trochę cyfrowym analogu. A wiesz co, jeszcze jedno pytanie.
Nawet dwa właśnie czytam, poczekaj. A, pytanie o konkursy. Poza Grand Press Photo, to na jakie konkursy warto wysyłać zdjęcia? I Powiem czy tak, warto? wydaje mi się, że warto, bo konkursy są takim miejscem, gdzie możemy zostać dostrzeżeni i możemy dzięki temu uzyskać kontakt właśnie z agencją, z edytorami, kuratorami czy z ludźmi. Nawet osoby z jury mogą się z nami skontaktować po takim konkursie. Jeżeli chodzi o konkursy dokumentalne, no to na pewno World Press Photo i Picture of the Year International. Był jeszcze taki konkurs w Chinach, on się nazywał China International Press Photo Contest. To był największy chyba konkurs Azji, też fajny. A jeśli chodzi o inne konkursy, no to polecam na pewno wysyłanie prac na Grand Prix różnych fotofestiwali, bo to jest bardzo fajne pokazywanie się innemu środowisku niż tylko środowisko dokumentalne, bo to jest już takie środowisko po prostu postrzegające fotografię na różnych płaszczyznach. No i jest taki konkurs, na przykład IPA, International Photography Awards, to jest dość wiekowy konkurs, wartościowy, płatny, jeżeli dobrze pamiętam. No i takim konkursem jest również Sony, który już zyskał naprawdę dużą taką renomę. A tak, no to się potworzyło dużo takich konkursów płatnych. Jeżeli mamy pieniądze, warto wysłać, ale też nie na wszystkie. W sensie ja tego tak nie śledzę, więc tutaj ciężko mi jest doradzać. Warto poczytać po prostu ewentualnie, jakie są nagrody i jak duże jest wpisowe, bo czasami te wpisowe potrafią być naprawdę duże na konkursach, niewspółmierne do tego, co możemy otrzymać. Być może trochę warto, trochę jest tak, że warto wysyłać na konkursy w temacie tym, wokół którego krążyliśmy, po to, żeby ćwiczyć też edycję, żeby weryfikować to, nad czym pracujemy. Nawet nie bezpośrednio po to, żeby dostać nagrodę bądź jej nie dostać, ale żeby przechodzić ten proces myślowy. No tak, Trochę tak jest. to jest bardzo dobre. Szukanie też konkursów, które na przykład, na pewno to, co jakby mogę odradzić, to nie robienie zdjęć pod konkurs. W sensie, bo jeżeli coś wam nie wyjdzie, to się spalicie. Lepiej robić materiał i przy okazji, jak go skończycie, wysłać go na konkurs i może coś dostaniecie. Ale nigdy nie myśleć na tej zasadzie, że robię coś po to, żeby dostać nagrodę. Troszkę jest tak, że zresztą wspomniany przez ciebie Maciek Nabrdali kiedyś powiedział sentencję, którą zapamiętałem i powtarzam ją zawsze odnośnie konkursów, że konkursów się nie przegrywa. I warto to pamiętać wysyłając. Konkurs się Dokładnie. tylko wygrywa. Swoją drogą gratulacje, jeżeli chodzi o polski konkurs i ostatnie wyniki. Dziękuję I bardzo. chyba ostatnie pytanie, jak powstał pomysł na serię zdjęć, która została pokazana przy promocji X-Pro 3? Chodzi o film i krótko na temat filmu i czym była ta też ten materiał? No, materiał powstał z racji tego właśnie, że Fuji podjęło decyzję jakby cofnięcia się do etapu analogowego właśnie, żeby ten X-Pro 3 wyglądał tak bardziej, w cudzysłowie, klasycznie możemy to nazwać. Zacząłem też szukać materiału, który opowie właśnie taką prostą historię odzwierciedlającą naszą relację z naturą, która nie jest skomplikowana, nie ma hałasu, jest jakby takie wyciszenie. Trochę możemy to nazwać, powiedzmy, medytacją, bo to, w jaki sposób pasterze spędzają czas, jest naprawdę unikalne. My żyjemy w miastach, gdzie jest pełno hałasu, pełno różnych bodźców, a tam jest czyste obcowanie z naturą, ponieważ oni w kwietniu wchodzą na halę i przebywają na tych halach aż do października. No i jakby to był jakby początek tej opowieści. No, materiał został zrealizowany przez Pawła Fręczaka i to jakby on miał koncept na zmontowanie. Materiał został zrealizowany, jeżeli dobrze pamiętam, na aparacie X-T3. I Paweł też jest fotografem, chociaż teraz już dużo bardziej filmowcem, studentem Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, również laureatem tegorocznego Grand Press Photo.
I on wymyślił jakby koncept na opowieść, a potem już potem jakby to, jak to było montowane, no to była współpraca między nami. A wspomnieliśmy analog, wspomnieliśmy X-Pro 3. Ja muszę cię zapytać, bo wiem, że używasz. To jest konik, trochę mój, ale i wielu fotografów, dokumentalistów, tych, którzy liczą na wysoką jakość. To jest GFX. Bo zaczęła się, jak rozumiem, przygoda z GFX-em. Tak, no już od pewnego czasu pracuję na GFX-ie i no na przykład cały projekt o COVID-zie jest realizowany na GFX-ie, na 50R. Ja pracuję zarówno na 50, jak i na 100. Natomiast no 50R jest bardzo fajnym takim mobilnym aparatem właśnie do realizowania takiego projektu, super się sprawdza. Prawie, prawie reporterski średni format, tak? Tak, dokładnie. I bardzo, no, jakość jest niesamowita z tego aparatu, tak? Więc też dlatego wybrałem ten materiał, ten aparat do tego projektu, bo zależy mi na jakości i w jaki sposób no, potem będę prezentował jakby ten materiał. Więc no, 50 jest super. No, jedyna jakby różnica jest taka, że te GFX-y, w sensie 50 troszkę wolniej pracuje niż X-Pro 3 czy X-T4, bo wiadomo, to jest inny format. To jest taki trochę aparat, jakbyśmy mogli porównać takiej wolnej pracy dokumentalnej, jak była Mamiya 7. To samo mówił Rafał. Dokładnie no, wspominał Mamiya 7. No ja mam Mamiję cały czas w szafce u siebie. Na przykład cały materiał o rybakach zrobiłem na Mamii i to jest dla mnie rewelacyjny aparat. Dlatego też jakby zacząłem pracować na GFX-ie, bo on w jakiś sposób przypomina mi ten aparat. Super. Widzę, że nie ma pytań. Ja mam ostatnie, zawsze pytam takie podwójne pytanie. A może zostawimy, może kiedyś zrobimy dogrywkę, to zadam tylko jedno. Mistrzowie, bo uważam to za kluczowe. Dzisiaj mówimy o edukacji, o poszukiwaniu inspiracji, o budowaniu swojego sposobu widzenia. Miałeś mistrzów? Masz ich nadal? Kogo polecasz oglądać? O. Wiesz co, ja na przykład... Poza oczywiście stroną, gdzie są twoje zdjęcia, to już sam dodam. Wiesz co... Tak jak kiedyś na przykład inspiracją było dla mnie przeglądanie pracy wielu fotografów i co polecam, przejrzenie sobie archiwum WordPress Photo, archiwum agencji Magnum, agencji W, Seven, czy teraz już również mamy agencję NOR. No to są takie bardzo wartościowe miejsca, gdzie możemy spojrzeć, w jaki sposób fotografowie dokumentują, bo rozmawiamy jakby o fotografii dokumentalnej, różne tematy i w jaki sposób podchodzą. Natomiast teraz coraz więcej inspiracji daje mi malarstwo, książka, film. Jak gdyby zacząłem szukać troszkę w innych dziedzinach. Bardzo lubię oglądać dalej albumy i zdjęcia. Natomiast jakby te rejony powodują, że też inaczej patrzę na obraz. Na przykład jak byłem na wystawie Hockneya, który jest rewelacyjnym artystą i to było w Centrum Pompidou w Paryżu, no to on pokazał, w jaki sposób możemy różnego rodzaju media wykorzystywać, bo tam był film, tam były zdjęcia, tam były obrazy, więc no dobrze jakby szukać tych inspiracji. Oczywiście na początku, najpierw jakby szukać na początku w fotografiach, bo dobrze jest zbudować sobie to zaplecze i doświadczenie, wiedzę, w jaki sposób inne osoby różne tematy relacjonowały, a potem szukać dalej, szukać głębiej w książkach, w muzyce. Wszystko tak naprawdę potrafi być dla nas niesamowitą inspiracją. Możemy wyjść na spacer i nagle się okaże, że przyjdzie nam pomysł do głowy. Ze spacerem różnie teraz, ale coraz łatwiej. Ale rzeczywiście chyba tak konkludując, czas sprzyja temu, żeby szukać inspiracji w sieci, w książce, w dobrej muzyce, w filmie, w dokumentach. Przed chwilą można było wiele obejrzeć i o, nadal właśnie, można... Widziałem świetny dokument wczoraj na Ninatece, nazywa się Człowiek Delfin o Jacquesie Maillol. To jest na podstawie tego filmu, tej osoby Wielki został Błękit. Tak. Wielki Błękit. No naprawdę rewelacyjny dokument. Polecam, abyście obejrzeli, bo
To, w jaki sposób jest zmontowany, pokazany, jakby różnego rodzaju warstwy tego filmu, no świetne. Tam też można było zobaczyć Krainę Miodu i też polecam. Dokładnie. Tomku, bardzo dziękuję. Myślę, że sporo, może nawet za dużo, żeśmy naopowiadali. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas oglądaliście, daliście radę, wytrzymaliście. Sporo można było wyłapać bardzo fajnych opowieści Tomka. My ze strony Fuji obiecujemy, że dalej będziemy prezentować naszych fantastycznych ambasadorów. Tomku, jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymaj się, uważaj na siebie podczas tych covidowych zdjęć. Do zobaczenia w Post-covidowych. realu. Dziękuję bardzo i wzajemnie do zobaczenia i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dużo zdrowia w tym czasie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to było drugie spotkanie live'owe z drugim naszym ambasadorem. Przed nami jeszcze wielu ambasadorów. Proszę dbać o siebie i wykorzystajmy ten czas na to, żeby inspirować się do kolejnych fantastycznych działań, jakie mamy w głowie. Do zobaczenia.